Dzień dobry moi drodzy, salam alejkum, bardzo serdecznie witam was w nowym filmiku. Czekamy właśnie na gości specjalnych, którzy zaraz się zjawią. A ja tymczasem bardzo bym chciała podziękować, bo w ostatnich miesiącach mój kanał się bardzo rozwinął. Przybyło mi dużo subskrypcji. I jeżeli byście chcieli, żeby mój kanał dalej się rozwijał, to bardzo proszę o zostawianie komentarzy pod filmikiem, polubień i oczywiście subskrybowanie mojego kanału. To co Marta, zobaczymy. Oczywiście Marta za kamerą, jak ostatnio, jak zwykle, nie? Tak. Nasza reżyserka i kamerzystka. No. Pójdę po gościa. No właśnie, idziemy. Zobaczymy, gdzie utknął nasz gość. Teraz patrzymy, czy nasz gość przyjdzie, czy się zbliża. O, kogoś słyszę. O, to nasi goście. Grzegorz Meller i pies przewodnik Zefir. I wchodzimy do domu. Tu mamy Grześka i Zefira, jego psa. Cześć Grzesiek. Witaj, cześć. I dzisiaj porozmawiamy o tym, o psie przewodniku, jak to jest z nim chodzić, skąd takiego psa się bierze. Myślę, że mało osób ma informacje na ten temat. Czasami niektórzy mówią mi tak, a czemu sobie nie weźmiesz psa przewodnika? I tak się wydaje, jakby to było takie proste, że sobie go po prostu się bierze i się go ma. A to tak nie wygląda i nam może się o tym opowie, prawda? Oczywiście. A czemu się zdecydowałeś na psa przewodnika? Ja myślę, że taką główną sprawą to jest to, że od zawsze lubię zwierzęta. To jest kwestia taka, że tak powiem, czysto ludzka i że właśnie zwierzęta zawsze mi gdzieś tam w życiu towarzyszyły. A oprócz tego, no jest to nieoceniona pomoc, jeśli chodzi o funkcjonowanie osoby niewidomej. A skąd tego psa się bierze? Są trzy fundacje w Polsce. Fundacja Wismajor, pies przewodnik, z której ja mam mojego psa. Fundacja Labrador z Poznania. I fundacja, czy też stowarzyszenie Dog for Life, chyba się tak to nazywa, z Grodziska Mazowieckiego. Składa się tam papiery, wypełnia ankiety i kwalifikuje do posiadania psa przewodnika. Ale później cię przychodzi jakieś szkolenie, tak? Tak. Jak on wygląda, możesz powiedzieć? Najpierw pies przechodzi szkolenie, jest wybierany jako szczeniak w zasadzie już kilka dni po urodzeniu. Są robione testy, czy pies będzie się nadawał, przynajmniej teoretycznie, do bycia psem przewodnikiem. Jeśli się zakwalifikuje, bo nie każdy szczeniak, nie każdy labrador, czy też nie każdy golden retriever, jeśli one są szkolone, będzie się nadawał. Jeśli przejdzie takie testy, następnie trafia do fundacji, fundacja go kupuje, nabywa. Później trafia taki pies do wolontariusza i tam jest praca wolontariusza z trenerem nad socjalizacją psa, nad poznawaniem dźwięków otoczenia, dźwięków miasta, dźwięków galerii handlowych, wszystkich dźwięków, z którymi pies może się zetknąć w pracy z osobą niewidomą. Podczas takiego szkolenia pies uczy się też oczywiście załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne nie w domu, tylko poza domem. Uczy się chodzić na smyczy i takich podstaw, które pies powinien znać, czyli posłuszeństwo, siad, waruj i tak dalej. To szkolenie trwa rok mniej więcej. Po roku pies przechodzi już pod pracę z trenerem, która jest nastawiona typowo na to, żeby pies nauczył się pracować z osobą niewidomą. Czyli pies uczy się komend prawo, lewo, naprzód, wyszukiwania ławek, schodów, drzwi, wind, przystanków autobusowych, zatrzymywania na przejściach dla pieszych, wyszukiwania tych przejść. I to chyba wszystkie komendy z grubsza. Ewentualnie też jest wyszukiwanie, właściwie podchodzenie do krawężnika.
No i to chyba wszystkie komendy, które pies powinien potrafić po takim szkoleniu. I ono też trwa około roku. Troszkę mniej, nieraz być może troszkę więcej. U mnie trwało to... ja dostałem Zefira, jak miał niecałe 2 lata. Miał tam 10 miesięcy chyba. Ale to też razem szkolenie, tak? Tak. Czy to z trenerem to już było wasze wspólne? Tak, następnie ja, jak już Zefir był wyszkolony, miał nie 10 miesięcy, tylko 22 miesiące. I wtedy został mi przydzielony. Poszedłem na spotkanie w fundacji, poznałem Zefira, przeszliśmy się kilkaset metrów, żeby sprawdzić, czy pies chodzi w miarę, krok ma tak, że tak powiem, szybki jak ja, czy chodzi tak szybko jak ja, czy ja chodzę wolniej, czy on chodzi szybciej. No i okazało się, że dopasowaliśmy się pod kątem chodzenia, no i też pod kątem takim, takiej psychiki już Zefir był. Było wiadomo, że to jest spokojny pies, zrównoważony i łatwy do ułożenia, jeśli chodzi o pracę z nim, że dogadujemy się. Chociaż na pierwszym spotkaniu to tylko trener mógł w zasadzie stwierdzić, czy się będziemy dogadywać, czy nie, bo dla mnie i dla Zefira też była to nowa sytuacja, więc w sumie o dogadywaniu się na pierwszym spotkaniu myślę, że nie było do końca mowy, no ale trener jest w stanie zaobserwować, jak dalsza współpraca może wyglądać. Oczywiście pod okiem trenera pies jeszcze podczas tego drugiego roku życia uczy się omijania przeszkód, omijania idących ludzi, wyprzedzania tych ludzi, żeby na nich osoba niewidoma nie wpadała. Też omijania, tak jak już powiedziałem, właśnie przeszkód takich, gdzie na przykład musimy przejść w wąskim miejscu między dwoma słupkami, żeby osoby nie wprowadzić. Omija też hulajnogi, które no, jak wiadomo w miastach są dużym problemem dla osób niewidomych. Więc chociażby pod tym względem w późniejszym czasie jest dla osoby niewidomej przydatny. Jeszcze wrócę do początkowego etapu starania się o psa przewodnika. Składamy papiery do fundacji, które fundacja wymaga. Fundacja następnie zaprasza osoby niewidome na spotkanie, na którym osoba niewidoma musi pokazać, że potrafi chodzić z białą laską, bo jest to niezbędna umiejętność, żeby otrzymać ewentualnie psa przewodnika. To trzeba bardzo dobrze, czy też no, w każdym razie trzeba sobie radzić w przemieszczaniu się w mieście, używając białej laski. Jest też spotkanie z psychologiem i z trenerem, gdzie mówimy, jak wyobrażamy sobie pracę z psem, co uważamy, że pies powinien potrafić robić, jak powinien nam móc pomóc. Kolejne spotkanie jest to spotkanie z weterynarzem, który opowiada o karmieniu psa, o chorobach, które psa mogą spotkać, o tym, jak często powinny odbywać się wizyty kontrolne i o rzeczach, które dotyczą psa tak pod kątem jego dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Gdy już zakończy się szkolenie psa i dojdzie do spotkania osoby niewidomej z psem i się zapoznamy i okaże się, że jest to dobry wybór jakby zarówno dla psa, jak i dla osoby niewidomej. Osoba niewidoma rozpoczyna szkolenie z psem, przewodnikiem pod okiem trenera. Takie szkolenie trwa 60, 70 lub 80 godzin, nie pamiętam teraz, ile jest tam wpisane. Pewnie każda fundacja ma inaczej. W każdym razie maksymalnie tyle godzin można otrzymać. Podczas tego szkolenia osoby niewidomej z trenerem głównie taką podstawą jest, poza nauką chodzenia z psem, nawiązanie więzi między psem a osobą niewidomą. Na początku ja tak miałem i na pewno każdy tak ma, że pies owszem zaczął ze mną pracować, ale każdą komendę, którą mu wydawałem, musiał niejako skonsultować z trenerem. Oczywiście troszkę tak żartuję, natomiast bardzo spoglądał na trenera, w zasadzie trenerkę w moim przypadku,
czy ma wykonać, czy ma nie wykonać, czy jakby nie był pewny naszej współpracy. Ja po jakimś czasie dostałem psa do domu, ale bez uprzęży i był po prostu jak zwykły pies. Zabrałem go do domu, żeby chodzić z nim na spacery, właśnie nawiązać tę poprawną więź, żebyśmy się poznali po prostu dobrze. I na każdych zajęciach było coraz łatwiej i pies coraz lepiej pracował i pies był coraz pewniejszy w tym, co ma robić i że ja dobrze wydaję mu te komendy, że jakby zaczął odnajdywać się w nowej sytuacji. I pies, i ja, dlatego że dla mnie też wydawałoby się, że podążanie obok psa jest to prosta sprawa. Prosta jest, jak się człowiek nauczy, jak ze wszystkim. Jazda samochodem też jest prosta, jak się człowiek nauczy. Podstawowe błędy, które takie są na początku dla osoby niewidomej trudne do opanowania, to jest podążanie obok psa, bo pies musi iść obok, przy nodze, na uprzęży, i żeby na niego nie wpadać, żeby też nie iść za daleko od psa, ponieważ wtedy wchodząc w jakieś wąskie przejście, mijając słupy czy też innych ludzi, możemy się z nimi zderzyć barkiem, ponieważ pies będzie chciał dobrze pokierować, ale nie zmieścimy się ze względu na to, że między mną a psem będzie wielka przerwa. Zaraz spróbuję to zademonstrować, jak nie powinno to wyglądać, a jak powinno wyglądać. To jest smycz, jedna część ubioru psa, to jest uprząż, na której jest napis, mam nadzieję, że może będzie widoczny, może nie, w każdym razie jest napis, coś w stylu nie głaskać, pies przewodnik. Chodzi głównie o to, żeby nie zwracać na uwagi na psa pracującego, ponieważ to psa rozprasza. Jeśli jadę komunikacją miejską lub idę na mieście i pies pracuje, głaskałoby go kilka osób, które są chętne bardzo do głaskania i byłoby to 5, 10, 15 osób. Pies prędzej czy później, nawet najlepszy, się zdekoncentruje i może popełniać błędy. A błędy mogą kosztować wypadek, ponieważ pies może nie zatrzymać się na przejściu dla pieszych, może wejść na czerwonym świetle na ulicę. Wszystko przez dekoncentrację, którą powodują. Zwyczajnie powoduje bezmyślność i też niewiedza, chociaż o niewiedzy nie ma mowy, bo jest napis na uprzęży, więc wystarczy przeczytać. Więc pod żadnym pozorem nie można psa zaczepiać. Skoro mamy już uprząż, mamy smycz, to musimy mieć psa. Zefir, równaj. Dobry pies. Zapinam smycz do obroży. Smycz zapięta. Nakładam uprząż. Zefir, głowa. Super pies. Pies ubrany w uprzęży. Mówiłem wcześniej, że pies nie może być daleko od osoby niewidomej na uprzęży. Czyli musimy iść obok siebie. Prawidłowa pozycja, stój Zefir, prawidłowa pozycja jest taka, czyli moja noga musi iść przy psie. Jeśli będę mijał coś po mojej prawej stronie, wtedy pies mnie przeprowadzi obok tego. Natomiast jeśli moja pozycja będzie nieprawidłowa, stój Zefir, nie ruszaj się, i odejdę na bok i będę w pozycji takiej, że pies będzie oddalony na taką odległość, oczywiście tak się nie da iść. Teraz pokazuję to przejaskrawiając jakby, ale chodzi o to, że będzie pies odsunięty od nogi i będziemy chcieli coś minąć, to wpadnę na to po prostu. Chociaż pies zadziała prawidłowo. Pies się zmęczył. Moi drodzy, poprzednio już my nie skończyli nagrywać filmiku. Na pewno widzicie różnicę w oświetleniu.
i pewnie w naszych ubraniach, że mamy coś innego. No ale to właśnie dlatego, że nie udało nam się poprzednio dokończyć i dalej tutaj jesteśmy z Grześkiem, który nam opowiadał o psie przewodniku. Grześek, pamiętasz, na czym skończyłeś? Tak, na ubiorze i powiedzmy przemieszczaniu się z psem. Więc tak to powinno wyglądać, jak mówiłem wcześniej. I jedna z ważniejszych rzeczy, o której należy jeszcze powiedzieć, że pies przewodnik ze swoim opiekunem w Polsce ma prawo wejść w zasadzie do każdego budynku użyteczności publicznej, poczty, urzędów, wszelakich przychodni, no w zasadzie wszędzie, szkół, teatrów, kin i tak dalej. Jeśli ktoś próbuje zabronić wejść osobie niewidomej z psem przewodnikiem, to często, może nie często, ale zdarzało się to i nieraz się zdarza w restauracjach, mamy prawo wtedy zadzwonić po policję, straż miejską, czy też w każdym razie służby, które wyperswadują właścicielowi takiego miejsca, powiedzą, że osoba niewidoma ma prawo wejść tam. Tak samo w autobusie pies przewodnik nie musi mieć kagańca, jeśli by jakiś kierowca kazał lub pasażerowie kazali założyć kaganiec, to nie musimy się na to zgadzać. Ja słyszałam, chyba była taka historia, że nie chcę wymieniać imienia osoby, ale że kiedyś komuś okulista nie pozwolił wprowadzić psa do gabinetu i chyba ta pani wygrała sprawę. No z gabinetami to jest sprawa taka sporna. Teoretycznie możemy, a w praktyce jest to miejsce, powiedzmy, jednak dość sterylne i no ja na przykład bym niekoniecznie wchodził z psem do gabinetów takich, typowo do gabinetów już lekarskich, bo do przychodni owszem, jeśli mam psa z kimś zostawić, w sensie ktoś ze mną idzie w formie właśnie, żebym mógł psa zostawić na korytarzu, to bym go zabrał, jeśli nie, to bym psa nie zabierał do przychodni, bo wchodzenie do gabinetu jest, no uważam, to tak samo jak z pójściem na basen. Teoretycznie możemy i nikt nam nie może do tego zabronić, no ale w praktyce co z tym chcemy zrobić? Myślę, że może to być dla naszych widzów interesujące. W czym jest lepszy pies przewodnik od białej laski? No pies przewodnik przede wszystkim jest lepszy, bo jest psem. A tak serio, no to... To jest ważne dla ludzi, którzy lubią zwierzęta, ale jeśli chodzi o techniczne przemieszczanie się, no to z białą laską mamy zasięg, laska ma długość, nie wiem, 1,50 m w zależności od wysokości człowieka, no i tyle jesteśmy w stanie ogarnąć przed sobą. Pies zachowuje się jakbyśmy mieli trochę oczy, idąc, jeżeli każemy mu znaleźć przejście, no to już nie musimy szukać laską, nie musimy szukać kulek, nie musimy iść gdzieś tam wzdłuż krawężnika i zajmuje to sporo czasu, no tylko pies po prostu doprowadzi, zatrzyma się przed przejściem i jakby dużo szybciej człowiek się przemieszcza, chociaż na początku zależy gdzie, dlatego że na przejściach musimy psa, na przejściach, na schodach musimy psa dokarmiać, w sensie dawać mu smaczki za dobrze wykonane zadanie, więc troszkę to spowalnia przemieszczanie się. Natomiast ogólnie z psem przemieszcza się szybciej niż z laską i jeżeli myślę, że bezpieczniej mimo wszystko, chociaż bardziej musimy być wyczuleni na to, że pies może popełnić błąd. Może na przykład na przejściu się nie zatrzymać, bo z jakichś przyczyn to jest tylko zwierzak. Więc jeśli się do takiego przejścia zbliżamy, trzeba już być skoncentrowanym i koncentrować się na tym, żeby jednak, jeżeli pies sam się nie zatrzyma, to zatrzymać go przed wejściem na jezdnię. Tak samo na schodach. Jeszcze mi się to nie zdarzyło, żeby pies mnie ściągnął ze schodów. Ale zawsze trzeba mieć na uwadze to, że zwierzak to jest tylko zwierzak, że może mieć gorszy dzień, może nie chcieć pracować z jakichś przyczyn, bo może go coś boleć, albo mieć różnego typu rewolucje żołądkowe, co niestety się zdarza nieraz. Więc pies to nie robot i myślę, że to jest gdzieś tam ważne, żeby o tym pamiętać po prostu,
na to, jeżeli pracuje dobrze i jest dzień i generalnie na ogół pracuje dobrze, więc warto mieć psa i warto się o niego starać, jeśli ktoś lubi zwierzęta, bo ułatwieniem jest naprawdę dużym. Są oczywiście też obowiązki z tym związane, wiadomo, wyprowadzanie, weterynarz i tak dalej. Natomiast i tak posiadanie psa ma więcej plusów niż ewentualnie. Wojciech, czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać? Czy już nie? Myślę, że to, co powiedziałem, to są jakieś takie najważniejsze rzeczy, które gdzieś tam warto, żeby poszły w świat i żeby ten filmik był też choć troszkę edukacyjny dla społeczeństwa, a ewentualnie jeśli osoba niewidoma jakaś by go oglądała, to też warto, żeby wiedziała, że jeśli lubi zwierzęta i chciałaby się starać o takiego psa, to jest taka możliwość i tak jak powiedziałem, warto. Ja chciałam, żeby ten filmik powstał i zapytałam Grześka, czy by chciał nagrywać razem ze mną taki filmik, bo myślę, że społeczeństwo w dużej mierze nie ma wiedzy na temat takich różnych spraw związanych z osobami niepełnosprawnymi. O psach przewodnikach, no to tam ludzie wiedzą, wiadomo, że niewidomy to może być psa przewodnika, który go wszędzie zaprowadzi, ale jak to jest naprawdę, czy ten pies wszędzie zaprowadzi, czy on wszystko może i ile może zrobić i co może. No to tam Grzesiek wyjaśni i możemy swoją wiedzę poszerzyć. Dzięki Grzesiek, że wziąłeś udział w tym filmiku. Również dzięki. A może jesteście ciekawi, jak to jest w Turcji z psami przewodnikami, bo pewnie takie pytanie się pojawi od was. Jest bardzo mało psów przewodników, chyba tylko 3. Wiem, że jakiś adwokat z Istambułu ma psa przewodnika i słyszałam też o tym, że on miał problemy, dlatego że nie był w różne miejsca wpuszczany ze swoim psem. Więc mi się wydaje, że w Turcji jest większy problem z tym, że wielu, no niektórzy właśnie z powodu islamu, bo są takie różne hadisy związane z psami negatywne, że nie lubią psów i też może być troszkę trudniej tym niewidomym. Niko, co ty robisz, łobuzie? Rzucam telefonem. To nie wolno. Może być troszkę trudniej korzystać z pomocy tych właśnie psów przewodników. No i też dostosowanie różnych rzeczy dla osób niepełnosprawnych. To jest filmik taki temat na inny filmik. Ale mam nadzieję, że z ciekawości. No. Jak jest z osobami niewidomymi w Turcji? Nie wiem, czy wiesz, jeżeli chodzi o przemieszczanie się, o taką samodzielność. Słabo. W różnych miejscach są bardzo chodniki, takie jak w naszej dzielnicy. Trochę chodnik jest, trochę nie ma, krawężnik taki wysoki, że jakbym szła z Mikusiem i by spadł, to by się potuł. Nie. Bardzo. W wielu miejscach jest duże niedostosowanie. Niewidomi mają taką pracę, że sprzedają chusteczki, a wiadomo, że to jest zakamuflowana forma żebrania. Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik was zainteresował. Myślę, że to też może być ciekawy temat tych psów przewodników dla osób, które no, nie wiedzą zbyt dużo o tym. Myślę, że taką wiedzę, tak jak powiedział Grzesiek, dobrze jest szerzyć. Dziękuję Marcie za nagrywanie i Grześkowi przede wszystkim za to, że wziął udział w tym filmiku. Moi drodzy, do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum, pa pa!